93-72 byliście dzisiaj lepsi od Anwilu, czyli udała się wam ta tytułowa zemsta, bo czas zemsty zdaje się miał być dzisiaj, tak? Nie określiłbym tego jako czasu zemsty. Chcieliśmy odrobić tą stratę z pierwszej rundy ligi i myślę, że nam się to udało. Anwil dzisiaj nie był zbyt dobrze dysponowany, my z kolei zagraliśmy bardzo zespołowo. Każdy z zawodników rzucił prawie ponad 10 punktów, także to obrazuje, że funkcjonował cały zespół i to jest bardzo pozytywne i myślę, że w przyszłości to jeszcze będzie procentować. Tak jak pan powiedział, byliście lepsi drużynowo, także Anwil miał problemy, gdy Corsi Edwards złapał faulę, nie pograł sobie najlepszy gracz włocławian za wiele i wtedy Turek pod koszami także się mógł pokazać. Rzeczywiście, z tym, że Turek w drugiej połowie wyeliminował w zasadzie Warca, który wszedł i dzisiaj ewidentnie nie wiem, czy nie chciało mu się grać, czy się źle czuło, ale na pewno nie był to najskuteczniejszy punktujący naszej ligi w dniu dzisiejszym. Zagrał naprawdę słabo, a bez tego zawodnika drużyna Anwilu rzeczywiście miała olbrzymie problemy podkoszowe i staraliśmy się to wykorzystać, ale jak już powiedziałem, funkcjonował cały zespół, czy obwodowi gracze, czy podkoszowi, wszyscy grali naprawdę na dobrym, wysokim poziomie. Cały zespół, ale u was taka mobilizacja pewnie na Anwil była spora, a u Filipa Dylewicza no to na Włocławek chyba jest zawsze. Nie, niekoniecznie. Ja po prostu miałem dobry mecz przeciwko Anwilu i taką przyczepiło mi się metkę, że przeciwko Anwilowi zawsze wygram na 100% moich możliwości. Dzisiaj mecz pokazał, że tak właśnie nie jest. Gram na ile mi zespół pozwoli i dzisiaj starałem się to wykorzystać. Także jest mi miło, że miałem bardzo dobry mecz przeciwko tak znakomitym zespołowi jak Anwil, także jest to podwójna przyjemność dla mnie.